chwili obecnej w katedrze warszawskiej odbywa się msza święta za duszę świętej pamięci Kornela Morawieckiego, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej. Prezydent Andrzej Duda nadał mu order Orła Białego. Uczcimy jego pamięć minutą ciszy. Dziękujemy bardzo. Jest mi niezmiernie miło powitać was tutaj na tym pięknym rynku zamojskim. Cieszę się, że mamy taką pogodę, no bo tego się nie spodziewaliśmy. To chyba wszystkich nas tutaj zaskoczyło. Państwo, zapraszam tutaj do nas na scenę łowczego krajowego, w imieniu którego zabierze głos profesor pułkownik Leszek Markuszewski, członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Pawła Piętkiewicza i panią Alicję Fruzińską, rzecznika prasowego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, która zabierze głos w imieniu byłego prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Rafała Malca. Wielce szanowni państwo, drogie koleżanki i koledzy, wspaniali goście tej uroczystości. Chciałbym najserdeczniej powitać państwa na krajowym, ogólnopolskim, centralnym Hubertusie Zamość 2019. Brawo od razu dla organizatorów na wstępie. Witam państwa w imieniu Zarządu Głównego oraz Łowczego Krajowego Alberta Kołodziejskiego. Witam wszystkich sympatyków łowiectwa i wszystkich tych ludzi, którzy ukochali polską przyrodę w sposób szczególny. Proszę państwa, genius loci, miejsce szczególne. Ja jestem ogromnie dumny i szczęśliwy, że mamy zbieżność paru niezwykłych faktów, mianowicie pięknej pogody danej od Pana Boga i naszego patrona, świętego Huberta, pięknej mszy, tak pięknej koncelebrze z przepięknym przesłaniem, piękną homilią księdza biskupa, za co ogromnie dziękujemy w imieniu całego środowiska polskich myśliwych. Bardzo dziękujemy za tą niezwykłą krasę miejsca szczególnego, miejsca pobudowanego myślą intelektualną, wielkością dowódcy, wielkiego kanclerza koronnego, wielkiego Polaka, kanclerza Jana Zamoyskiego. Tu w tym miejscu, proszę państwa, odbywało się bardzo wiele doniosłych historycznie spotkań i rzeczy. To miejsce doskonałe, to miasto doskonałe, które miało być wzorcem niczym perła i taką perłą północy oczywiście było. I muszę powiedzieć, że dzisiaj do tego miasta wędrują nie tylko architekci i urbaniści z całego świata, żeby podziwiać ten kunszt tych, którzy budowali to miasto, ale podziwiać również dzisiaj szczególnie polską tradycję i kulturę łowiecką, która nie ma sobie równych, proszę państwa, w świecie. I trzeba to wyraźnie i jasno powiedzieć. Brawo dla wszystkich propagatorów, udziałowców i tych wszystkich, którzy przez lata tworzą polskie łowiectwo. Wielce szanowni państwo, to również taki moment, kiedy radują się serca. Wszak jestem kardiologiem, muszę powiedzieć jasno, że mam w tej chwili szczególne uczucie, kiedy widzę ten las niezwykłych, pięknych sztandarów, tak kunsztownie wykonanych, tą galę i to niezwykłe misterium, które towarzyszy nam od momentu, kiedy zaczęliśmy dzisiejszy dzień mszą w katedrze, przemarszem, tym pięknym korowodem, kiedy jesteśmy na tym pięknym renesansowym rynku, jednym z dziedzictwa kultury światowej zapisanej w UNESCO. Proszę państwa, drodzy, szanowni koleżanki i koledzy, spotkaliśmy się również po to, żeby dzisiaj czcić i wyrażać hołd naszemu patronowi, patronowi, który daje nam absolutną podwalinę, jest kamieniem węgielnym naszej etyki, moralności łowieckiej, sposobu myślenia o łowiectwie i przyrodzie. Jak słusznie ksiądz biskup powiedział, jest taki moment w życiu, kiedy trzeba mieć chwilę refleksji. I ta refleksja również była u naszego patrona, kiedy oto instynkty łowieckie zamienił na humanizm, na etykę, na moralność i sposób racjonalnego patrzenia na łowiectwo. Stąd racjonalna gospodarka łowiecka, stąd niezwykła, oddolna inicjatywa wszystkich naszych koleżanek i kolegów w całej Polsce łowieckiej buduje polskie łowiectwo z jej modelem w sposób niezwykły, czego będziemy bardzo strzec, chronić i prosić każdą osobę, która sympatyzuje się z nami, żeby te aspekty widziała w charakterze globalnym, narodowym, patriotycznym. Wielce szanowni państwo, życzę w imieniu
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, wspaniałej uczty łowieckiej, tej duchowej, tej związanej z wymianą myśli i tej uczty, która buduje naszą kulturę łowiecką. Niech w tym momencie sympatycy łowiectwa oraz wszyscy będący w stowarzyszeniu naszym Związku Łowieckim mają dzisiaj szczególne święto, którego dzisiaj na pewno w Europie, proszę Państwa, poza tym miejscem nie ma. Wszystkiego dobrego. Dasbór. Dziękujemy serdecznie. Proszę teraz również o zabranie głosu pana profesora Pawła Piątkiewicza, prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy myśliwi, szanowni państwo, którzy zgromadziliście się tutaj na tym pięknym, naprawdę przepięknym rynku, pięknym mieście Zamość. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj razem z wami, że mogę reprezentować Naczelną Radę Łowiecką. Chciałbym zacząć od podziękowań. Przede wszystkim chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy w tych ostatnich trudnych rzeczywiście chwilach wspierali mnie, pomagali i robili wszystko, żebyśmy w pewnym sensie, w mojej ocenie, walczyli o niezależność i samorządność naszej organizacji, o niezależność w decyzjach Naczelnej Rady Łowieckiej. Również w tym miejscu chciałbym podziękować swoim oponentom, ponieważ to zawsze dodaje hartu ducha, dodaje woli pracy i motywuje w różnych szeroko pojętych aspektach. Muszę podziękować również w tym miejscu poprzedniemu prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej, koledze Rafałowi Malcowi, za ogrom pracy, który włożył w swoją misję. Ta misja skończyła się, ale myślę, że wspólnymi siłami również z Rafałem będziemy w stanie pracować dla dobra naszej organizacji. Chciałbym również podziękować kolegom z prezydium, wiceprezesom, którzy pracowali, starali się i w mojej ocenie chciałbym, żeby nas wszystkich nadal wspierali. Pozwolę sobie teraz dwa słowa powiedzieć tak od siebie, od serca. Poruszę trzy aspekty. Zacznę od tego w mojej ocenie najważniejszego. Proszę Państwa, koleżanki, koledzy, nadchodzi czas niezmiernie trudny, niezmiernie dla nas wszystkich ważny. Musimy zapomnieć o jakichkolwiek waśniach, kłótniach. Wspierajmy się nawzajem. Niech to będzie czas wielkiej naszej wspólnej pracy i zgody. Zapomnijmy o wszelakich problemach, które mogą tylko i wyłącznie rozproszyć nasze dążenia. My powinniśmy znaleźć wspólny cel. Tym wspólnym celem jest Polski Związek Łowiecki i polski model łowiectwa, którego moi kochani nam wszyscy zazdroszczą. Uwierzcie mi, ja jeżdżę po całym świecie, spotykam się z wieloma ludźmi i każdy z nas, jeżeli usłyszy łowiectwo, Polska, powie zawsze, to jest coś wspaniałego, to są najwyższe standardy na świecie. Także bądźmy dumni i proszę was o to, koleżanki i koledzy, bądźmy dumni z tego, że jesteśmy myśliwymi, że jesteśmy członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Ja sam, moi kochani, dam taki przykład. Jestem profesorem, uczę studentów medycyny i w moim gabinecie znajdują się trofea, znajdują się również symbole Polskiego Związku Łowieckiego. Niejeden młody człowiek wchodząc do mnie na egzamin mówi: panie profesorze, pan jest myśliwym? Tak, jestem. Jestem dumny z tego. Moi dziadowie, pradziadowie też byli myśliwymi. I widzę u tych młodych ludzi pewne zaskoczenie. No tu profesor nowoczesny po angielsku egzaminuje nas i on mówi z taką prostotą: jestem myśliwym, jestem dumny, pokażmy przykład. Ale żeby to pokazać, kochani, musimy siebie nawzajem szanować. I uczmy też szacunku osoby, które nas postrzegają, ale żeby one nas szanowały, my ten szacunek musimy na każdym kroku okazywać sobie nawzajem. Dlatego bardzo proszę i apeluję o to, żebyśmy naprawdę w tej chwili wszyscy razem pracowali na rzecz naszej organizacji. Jest wiele problemów, są rzeczy, których ja osobiście nie akceptuję. To żebyście wiedzieli, nie akceptuję absolutnie tego, co zostało zrobione chociażby z naszymi dziećmi. Jest to w mojej ocenie priorytet dla nas wszystkich, żeby to zmienić,
żeby ustawa była zmieniona. Jak to jest możliwe? My, rodzice, nie możemy odpowiadać za wychowanie naszych dzieci, jeżeli z dziada, pradziada zabierano nas na polowania. Ja sam w wieku 5-6 lat z moim świętej pamięci dziadkiem jeździłem na polowania. Uczyłem się wrażliwości, uczyłem się postrzegania natury. Także to są rzeczy, które musimy wspólnie odzyskać w pewnym sensie nasze prawo do samostanowienia. Kolejna sprawa to, drodzy Państwo, promocja naszego łowiectwa. Takie imprezy jak ta, powiem Państwu, budują. To jest coś pięknego. Także słowa uznania tutaj dla kolegi łowczego, dla Polskiego Związku Łowieckiego za to, że potrafimy jednoczyć ludzi, którzy muszą zobaczyć więcej. To nie może być tylko, drodzy Państwo, przekaz na temat myśliwych ze stacji TVN, bo jeżeli tak będzie, to nie będzie dobrze. My musimy wyjść do mediów, musimy pokazać, że potrafimy rozmawiać i potrafimy przekonać ludzi do tego, jak wiele dobrego znaczymy i jak wiele dobrego robimy. I jeszcze jedno słowo, żeby Państwu nie zabierać tego cennego czasu, w ramach tego wzajemnego szacunku proszę wszystkich myśliwych, żebyśmy szanowali bardzo, bardzo mocno naszych kochanych rolników. 40% członków Polskiego Związku Łowieckiego to rolnicy. Dlatego pracujmy nad tym, żebyśmy mieli z nimi jak najlepsze relacje. To dla nich również jest ten trud, który podejmujemy. Żebyśmy nie mieli zaognień na gruncie odszkodowań łowieckich. Drodzy koledzy, drogie koleżanki, jeżeli my wzajemnie nie będziemy umieli naprawić tego złego, co o nas mówią, mamy naprawdę wielu wrogów. I tylko nasza jedność, i wspólna praca, i wspólny cel, dzięki temu będziemy potrafili się temu oprzeć. Życzę wspaniałej imprezy, wspaniałych wrażeń, wspólnej wymianie doświadczeń i wszystkim Wam, moi drodzy, Dażbór. Obecnie zabierze głos koleżanka Alicja Fruzińska, rzecznik prasowy Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w imieniu byłego prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej Rafała Malca. Szanowni Państwo, czcigodne koleżanki i koledzy. Zostałam poproszona i również zobowiązana do przekazania kilka słów od osoby, u której łowiectwo jest zakorzenione w sercu od samego początku, dla której model polskiego łowiectwa, ten, który w chwili obecnej jest największą wartością życiową. Która to osoba nie pozwoli na zmianę, będzie walczyć i do końca uczestniczyć w życiu każdego myśliwego. Szanowne koleżanki i koledzy, łowiectwo równa się wolność, równa się jedność, równa się również odpowiedzialność. Święty Hubert jest w naszych czasach przede wszystkim symbolem etyki, tej na polowaniu, jak i w życiu organizacyjnym. Na polowaniu powstrzymujemy się od niepewnego strzału, szanujemy zwierzynę, ubitej oddajemy należną cześć. W życiu organizacyjnym jesteśmy zdyscyplinowani, dbamy o wizerunek zrzeszenia, podporządkowujemy się ustanowionym regułą i rezygnujemy z egoizmu oraz osobistych ambicji dla dobra zbiorowości. W obu przypadkach darzymy się życzliwością, jesteśmy koleżeńscy. Te zasady są szczególnie ważne w obecnej dobie. Nasz związek znalazł się w trudnym położeniu. Atakowany z zewnątrz nie uniknął problemów wewnętrznych. Nasi przeciwnicy z radością przyglądają się destabilizacji Polskiemu Związku Łowieckiemu, krążącym pomówieniom, kalumniom, bezpardonowej walce o władzę, płynącym z szeregów najwyższych władz wezwaniom do bojkotu w imię źle pojętej autonomii i demokracji. Wreszcie wezwaniom do zmiany prawa łowieckiego. Czas najwyższy z tym skończyć. Do zjazdu krajowego, szanowne koleżanki i koledzy, mamy niewiele czasu. Tymczasem należy uchwalić projekt nowelizacji statutu. Trzeba nakreślić wizję związku i zacząć ją konsekwentnie realizować od najniższego poziomu aż po najwyższe władze.
Musimy podjąć wysiłki w celu poprawy wizerunku polskiego myśliwego. Musimy podjąć wysiłki, żebyśmy byli szanowani, zrozumieni i spostrzegani, że jesteśmy najbardziej potrzebnymi do ekologii, do współpracy z rolnikami, do współpracy z leśnikami na każdym poziomie. Przed nami wielkie wyzwania. Dlaczego potrzeba nam ustabilizowanej władzy, uporu, konsekwencji i wewnętrznej zgody? Dlatego zwracam się w imieniu Rafała Malca do wszystkich przedstawicieli i członków zrzeszenia o to, żeby odrzucić spory i chore ambicje, odrzucić egoizm i prywatę, oszczerstwa i pomówienia, szanować się i wspomagać, budować w zgodzie i wzajemnym szacunku dobrą przyszłość polskiego łowiectwa, opartą na dotychczasowych sprawdzonych wzorcach pracy społecznej na wszystkich szczeblach zarządzania, wewnętrznej demokracji opartej na autonomii kół i trwałości struktur okręgowych, kolegialności w podejmowaniu decyzji, szacunku dla prawa i etyki łowieckiej. Dasz Bur, koleżanki i koledzy. Rafał Malec, członek Naczelnej Rady Łowieckiej, były prezes Naczelnej Rady Łowieckiej. Dasz Bur. Tyle dni utraciłem, tyle słów wyszeptałem. Każdą myśl ci oddałem. Nie pozostało dla mnie już nic. Każda noc taka pusta. Każdy dźwięk przypomina mi swój głos. Każdy kwiat przypomina mi twe usta. Każda gwiazda twych oczu ma blask. Zagrajcie mi, może cofnie się świat. Do tych nocy, do tych dni, do tych minionych lat. Zagrajcie mi, może cofnie się świat. Do tych nocy, do tych dni, do tych minionych lat. Tak mi smutno i nie wiem dlaczego. Tak mi smutno i czegoś mi brak. Ja wiem, brak mi jest serca twojego. Twoje serce daleko jest tam. Trzymam w ręku dziś twą fotografię. Wzrok kieruję na piękne usta twe. Cicho szepczę, że nic już nie potrafię. Pieścić, tulić i całować cię. Zagrajcie mi, może cofnie się świat. Do tych nocy, do tych dni, do tych minionych lat. Zagrajcie mi, może cofnie się świat. Do tych nocy, do tych dni, do tych minionych lat. Przypominam, że wystąpił dla państwa chór Knieja, utworzony wyłącznie z członków Polskiego Związku Łowieckiego, zrzeszonych przy naszym zarządzie okręgowym w Zamościu. Drodzy państwo, teraz przechodzimy do bardzo miłej chwili, a mianowicie do odznaczeń. Odznaczenie przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę dla profesora Dariusza Gwiazdowicza, profesora z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w imieniu prezydenta wręczenia dokona pułkownik profesor Leszek Markuszewski, członek zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Jeśli państwo pozwolicie, chcę powiedzieć, że to uznanie, które
jest rzeczą niezwykle ważną w życiu człowieka, bo kiedyś wielki naukowiec powiedział, że człowiekowi do życia potrzebna jest cząstka uznania oprócz wody i chleba. Panie profesorze, gratulujemy tego znakomitego państwowego odznaczenia przyznanego przez pana prezydenta, ale muszę powiedzieć, że to również jest uznanie środowiska polskich myśliwych, bowiem wniosek płynął, proszę państwa, od łowczego regionalnego z Tarnobrzega, pana Roberta Bąka. Niezwykle twórczy okręg, niezwykle zaangażowani ludzie. Bardzo gratulujemy dostrzegania naukowców również na niwie polskiego łowiectwa. Bardzo gratulujemy panu raz jeszcze. Szanowni państwo, mam ogromny zaszczyt i ogromną przyjemność odczytać komunikat numer 26/2019 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu z dnia 4 października 2019 roku. Punkt pierwszy. Uchwałą kapituły odznaczeń łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie za wybitne osiągnięcia w działalności Polskiego Związku Łowieckiego i Łowiectwa wyróżnieni zostali. Najwyższym odznaczeniem łowieckim złom kolega Edmund Feduszko, Wojskowe Koło Łowieckie numer 121 Świt Zamościu. Proszę kolegę o wystąpienie, a o nadanie odznaczenia poproszę kolegę profesora Pawła Piątkiewicza. Medalem zasłużony dla łowiectwa Zamojszczyzny wyróżniani zostali pan Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy pana posła. Pan Andrzej Wnuk, prezydent miasta Zamość. Kolega Zbigniew Korzeniowski, koło łowieckie Hubertus w Opolu. Medal nadany został ogólnopolskiemu kwartalnikowi Kultura Łowiecka. Medal odbierze pan Marek Stańczykowski, prezes Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz Janusz Siek, redaktor naczelny biuletynu. Proszę.
uchwałą okręgowej kapituły odznaczeń łowieckich w Zamościu za osiągnięcia w ochronie zwierząt, zagospodarowaniu łowisk, kultywowaniu zwyczajów i tradycji łowieckich wyróżnieni zostali. Złotą odznaką zasłużone dla łowiectwa na Zamojszczyźnie kolega Krzysztof Wiliczko, Wojskowe Koło Łowieckie nr 121 Świt w Zamościu. Srebrną odznaką zasłużony dla łowiectwa na Zamojszczyźnie kolega Andrzej Garbula, Koło Łowieckie nr 61 Roztocze w Zamościu. I brązową odznaką zasłużony dla łowiectwa na Zamojszczyźnie koleżanka Magdalena Bartyzer, Źrebiec, koło nr 56 Basior w Jarosławcu. Odczytanych proszę o wystąpienie, a o nadanie odznaczeń poproszę kolegę prezesa Pawła Piątkiewicza. Zapraszam kolegów i koleżanki do złożenia ślubowania. Przystępując do grona polskich myśliwych, ślubuję uroczyście przestrzegać sumiennie praw łowieckich Szanowni Państwo, została nam jeszcze jedna jakże ważna i podniosła uroczystość. Otóż nadanie imienia księżnej Elżbiety Sapiechy, Sapieżanki, klubowi Dian przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Zamościu. Natomiast odczytanie i nadanie aktu ślubowania dokona rotmistrz Jakub Czekaj, prawnuk księcia Pawła Sapiechy. Akt nadania imienia. Działając w imieniu własnym oraz spadkobierców księcia Pawła Sapiechy z Siedlisk, jestem zaszczycona, przekazując zgodę na nadanie imienia mojej ciotki Elżbiety Sapiecha, kobiety ponad miarę swoich czasów, jako patronki klubu Dian przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego. Elżbieta Sapiecha, sapieżanka, urodzona we Lwowie 24 grudnia 1893 roku, wychowana w Siedliskach koło Rawy Ruskiej, zmarła w Krakowie 16 marca 1979 roku. Najstarsza z dzieci Pawła Sapiechy i Matyldy z Windisz Greców, studiowała socjologię i prace społeczne w Bostonie w latach 1920-21. Jej wielką pasją była przyroda, podróże i fotografia. Jej miejscem na ziemi były siedliska. Polowała, jeździła konno po męsku w siodle. Jedna z pierwszych kobiet w Polsce za kierownicą samochodu marki Ford. Niech jej życie jako kobiety ponad miarę swoich czasów będzie wzorem dla innych. Ku chwale polskiego łowiectwa. Z wyrazami szacunku, Maria Osterwa Czekaj. Takie róże. I tu permeni. Zrobimy. A jaki grot. Proszę, nie uwierzę. Jaki grot. Proszę. Czy dam zdjęcie, to nie uwierzę. Zróbmy zdjęcie, nie uwierzą nam, że tu są takie kosmy. Zróbmy. Proszę. To takie... Proszę. No nie, no mój ma najpiękniejsze róże. Ten jest najpiękniejszy myłku. Najciekawsze jest. A ten, popatrzcie jaki ładny. Ale ten ma niesamowitą ubrnę. Ale jaki grot, popatrz jaki grot piękny. No coś fantastycznego. Fajne chłopi jakieś, czy nie? No jak nie, pewnie, że fajne. Kto? Ten, co robił zdjęcia nam tutaj. Stary Feduszko. Coś ty gadasz? To komisja? No a co? To co, nie mają smaku? No Edmuś komisji. Daj tą pisemkę mocniejszego. Po pierwszym miejscu będzie. Miał być pięć. Raz, bo dwa, trzy, cztery. Dzik, skarżę jeszcze jeden. Dobra. Telefon wiesz, twój. Dokąd idą te dania? Na konkurs kulinarny. I co przygotowaliśmy? Dzik pieczony w całości nadziewany kaszą gryczaną, polędwiczki w sosie, po hetmańsku w sosie słodko-kwaśnym,
szynka pieczona z glazurą miodową i polędwica z dzika w sosie śmietanowo-pieczarkowym. Ale słuchajcie, to jest po prostu arcyrogat. Arcyrogat. I kiedy był strzelony? Kiedy w 2016 roku. Czyli w 2016. Pogratulować, bo to nie wiem, co on zrobił na dzisiaj. Zróbmy zdjęcie, bo to się widział. Można przyciągnąć. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.